Siemanko, kolejna część, tu widzicie to nad czym pracowaliśmy tydzień temu, a tu przychodzimy na drugą stronę budynku, bo tam nie mogliśmy tego skończyć, bo po prostu nam zabrakło materiału. A to jest materiał, powiedzmy, na zamówienie, to nie leżakuje w magazynach, sobie czeka na klienta, więc trzeba poczekać, to trzeba pozwodzić i nie mamy po prostu, tam nie możemy skończyć, bo tam jeszcze lewa strona nie była dokończona, ten klin nie był skończony i tu przechodzimy na drugą stronę budynku, tu będzie takie poletko parkingowe. Mówię poletko, bo też się spodziewałem, że to będzie po prostu całe, wszystko będzie w kosę, wiecie jak to, jaka jest moda teraz. Ludzie na to mówią betonoza, no ale a propos betonozy, jak ktoś ma dwa samochody w domu, a już ma dom, tak, i ma działkę, no to nie będzie się tłukł na ulicy, tak, nie będzie trzymał samochodu na ulicy, wiadomo, że zrobi miejsce na dwa samochody. Niektórym to pasuje, niektórym nie, bo nie wiem, nazywałem to betonoza, no tak to wygląda, ale jakby się działkę cały dom zagospodaruje, to nie ma tragedii, a gdzieś te samochody trzeba trzymać. Każdy, wiadomo, ma dzieci, rowerki, hulajnogi, gdzieś to musi tam hulać. I tu już mamy zarys, stawiamy obrzeża, obrzeża są szóstki, metrowe, 20 wysokie. Wykopujemy, zlewamy wykop, nasypujemy podsypki pieskowo-cementowej, wstawiamy obrzeża na tym. Teraz, jak widzicie, majster zlał to wodą właśnie, żeby obsypując teraz tą podsypką, żeby ta podsypka po prostu w całości od dna wykopu do samej góry, jak będzie skończona, żeby nie była sucha. Znaczy ona będzie zlana. To powinno być w ogóle takie półmokra taka zaprawa, pół sucha powinna być taka. Nie za bardzo, żeby to nie była krucha, ale żeby to było lepkie. I najlepiej na tym, najsolidniej na tym. Tu jest akurat podsypka piaskowo-cementowa robiona z sianego piasku, 0,2. Czyli takie 2-3-krotne zlanie etapowo. Spokojnie, ładnie wiąże, robi się z tego zaprawa, nawet jak podejdziecie z butem po zlaniu, tak klepniecie lekko, taka galaretka się robi, nie dotykać tego, to tak ładnie sobie wsiąknie, 15 minut to już tego nie ma, jest wsiąknięte, nie ma tego bocka i to tak wiąże i naprawdę mocno trzyma. Tym bardziej na sianym piasku, 0,2. My kamerkę odwracamy i ryjemy tutaj do przodu. Tu jakieś, powiedzmy, takie jakieś tam zwiezione ziemia była po prostu z placu, to trzeba było zabrać, bo tu widzimy skos. Od poletka, tu widzicie, obrzeże na samym dole się kończy, tu gdzie właśnie ten woda się leje, tego koryta. Idzie w lewo, tam na lewą stronę na murek. Tu majster teraz odmierza, w którą stronę jak to będzie. Odcina, odrysowuje skos i odcina, bo obrzeże po prostu obok tego wejdzie. Już mamy skos. Obrzeże zajdzie jakby tu w prawo trochę dalej, za chwilę to będziemy widzieć. Do wykopu nasypujemy podsypki pieskowo-cementowej, udeptujemy. Nie udeptujemy, znaczy jeżeli mamy w miarę wysoko, bo my zawsze robimy 10 cm tej podsypki. Jeżeli macie mało albo robicie na betonie, ten beton wiadomo, że on będzie bardziej taki zbity. To mocno nie deptajcie, bo te obrzeże po prostu nie wytrzymują tego. Wystarczy, że lekko będzie, ktoś wam źle przygotuje albo sami sobie źle przygotujecie, góreczka ma będzie i po prostu obrzeże chlas, raz ją walniecie i szczeli. Widzicie po prawej stronie? Obrzeże wystaje, ten nadmiar będzie zgodnie z linią wewnętrzną odcięty i będzie, można tu się bawić w kąty, to nie jest kąt 45 stopni, ale wiecie co chodzi, znaczy nie wszyscy wiedzą, ale robią takie chłopacy takie kąty, my się w to nie bawimy, nigdy nie ma komu tego robić, a jak ktoś coś robi takiego, to nie zawsze komuś wychodzi i później to różnie wygląda, także jak nie ma mocnego w ekipie, bo to się wydaje, że wszyscy umieją, a później zdjęcia pokazują na grupach, jak zrobili, to lepiej się nie chwalić. Także lepiej się nie wychylać, nie robić. Przygotowane, z przodu liźnięte, wywiezione, ziemia rozwieziona i ciśniemy z tym poletkiem. Piasek był wcześniej, jak było widać, był nasypany, był zagęszczony, dużą zagęszczarką i teraz mamy podsypkę pieskowo-cementową. Widać różnicę. Piasek jest podobny, bo tutaj był piasek dosypywany na to dno, na to wyrównanie i teraz z tego samego jest robiona podsypka piaskowo-cementowa. Z jednej łyżki takiego bobka wychodzi, znaczy jest z czterech worków wychodzą dwie łyżki w ten sposób. Rurki majster wstawił, powiedzmy, że uczeń ściągał po prostu tak sobie łatą, żeby zobaczyć. Jak nie wiecie, od rurki do rurki wysokościowo nie ogarniacie po prostu lewo, prawo, 2 metrów szerokości na przykład, jak nasypać. Ściągnijcie sobie łatą tak, powiedzmy tak próbnie. I wtedy dosypujecie całość jeszcze, żeby tej podsypki było ciutkę wyżej niż potrzebujecie. Bo zagęszczarka te 2 cm spokojnie wam dobije. Czemu tylko 2 cm? Chodzimy po tej podsypce rozsypując ją, tak żeby zniwelować na powietrzenie. To nie jest tak, że rzucicie lekko luźną łopatą i to później zagęszczacie.
to będzie nieodpowiednie podłoże, bo to po prostu będzie za miękkie. Zagęszczarka będzie wam górę, dół jeździła, a chodzi o to, żeby zagęszczarka pracowała całą stopą. Wtedy macie równo podłoże zagęszczone i równo też ładnie wszystko się ściąga. Wystarczy teraz grabić. Grabimy po to, żeby taki film ściągnąć, zdrapać. Taka gładka powierzchnia się robi po zagęszczarce. To też zależy od piasku, od wilgotności piasku. Żeby właśnie to się ładnie teraz nam nie ślizgało po tej podsypce właśnie zagęszczonej. Dlatego ją zgrabiliśmy. Lekko jest dosypywane. Nadmiar, zobaczcie, jest zbierany. I nic nam się nie ślizga. Żadnych rys po grabiach nie widać, nic. Tu majster trochę... takie garbki było widać po prawej stronie. Tu majster musiał poprawić. Czyścimy, ściągamy nadmiar, jakieś tam podsypki, gdzieś tam się pobrudziły obrzeża, to zaraz to zmiatamy, ściągamy. Nie zostawiamy do wyschnięcia, bo jak podsypka nam wyschnie na obrzeżach, to po prostu zostawi plamę. I to jest linia, ten sznurek to jest linia jakby posadzki. Tu w prawo, tą wnękę tam widzicie, tam z przodu do góry. Tam jest posadzka w garażu i od tej posadzki była ta linia brana. Akurat wyszło tak, że elewacja jest wyżej jak nasza kostka. To nie jest tak, że robimy, nie wkłada się kostki pod elewację. Tu akurat jest prawie 2 cm szczelina, czyli to nie zaszkodzi. Tu lecimy od, oczywiście z tej strony, bo to będzie widać. Jeżeli coś wyjdzie do cienki, to robimy tam pod ścianę. Ten budynek, ta ściana jeszcze nie jest skończona, czyli tam jeszcze coś do tej ściany dojdzie. Nawet gdybyśmy zrobili tam docinkę przy tej ściance, to i tak to coś, co tam będzie na tej elewacji, to zakryje. Tylko te wykusze wystające, takie lekko co widać, tu na początku garażu, na końcu, tylko to będzie widoczne. Dlatego lecimy od tej strony. Ta strona, powiedzmy, jest bardziej widoczna, tak? Lecimy z całych. Wzór kładziemy, jaki wzór? Tu nie ma wzoru, po prostu kładziemy tak, żeby się fuga mijała. Nie fuga fugę, aczkolwiek krótkie fugi też robią na tym multikompleksie i też to nie wygląda źle. Układanie jest dowolne. Przez producenta proponowane układanie jest takie, że to jest miszmasz. Do góry, w lewo, w prawo, mała tu, mała tam, dwie małe tu. Wychodzą linie takie krótkie. Ale jest cała masa docinki, bo nie ma nigdzie placu bez docinki. Wszystko jest z docinkiem, to po prostu taka lekka przesuwka jest w kostki we wzorze, ale przy obrzeżu jest wszystko cięte. Więc byśmy mieli cięcie teraz przy obrzeżu i pod ścianą. Nikt tego nie wybiera, sami klienci nawet tak chcą, mówią zawsze nam tak, że róbcie tak, żeby było fajnie, równo, płasko, twardo i bez jak najmniej docinki. Nikt nie chce kombinować. Teraz jakieś mamy takie czasy, że wszyscy prosto robią prosto. Jeszcze się ogląda zdjęcia, się patrzy na grupach, jak to ludzie robią. Kółka, bajery, łuki, szlaczki, węże. No u nas to, powiedzmy, ta metoda już dawno zniknęła. Znaczy to jeszcze jest, to zależy po prostu od inwestycji, tak? My też takich nie robimy, bo mam po prostu za niski skład. To naprawdę musi być 4 takich po prostu ogarniętych, zgranych ludzi i każdy musi robić coś. Nie może jeden ustawiać wzoru, układać tego, później to docinać. Jeszcze pilnować wszystkich, żeby po prostu nikt tego nie dotknął, nie podeptał, bo jak ktoś to, jak wiecie, jak robicie, że ustalicie taki duży szlaczek czy coś tam na całym podjeździe i jak ktoś zacznie po tym łazić, to będzie jeszcze niedocięte, to po prostu katastrofa budowlana i lepiej tego, takie rzeczy nie robić. Tu sobie przygotowujemy, placek położony, zagęszczony, zlewamy wodą i teraz tak, nie wszyscy o tym wiedzą, jeżeli kładziecie na podsypce piaskowo-cementowej, macie ładnie plac skończony, zagęszczony, wszystko, zlewacie wodą. My zlewamy wodą akurat też, żeby wyczyścić, tak? Żeby ta kostka była czysta, odpylona i na drugi dzień ona jest po prostu czysta i staramy się po prostu jej więcej nie brudzić. Ale też chodzi o to, żeby podsypka się napiła wody. Po to dajecie piach z cementem, mieszacie, żeby oczywiście ta wilgoć w tym piasku z ziemi wystarczy, bo to wcześniej tak było podłoże, ten piasek był lany, więc to ta podsypka i tak zwiąże. Ale żeby wyeliminować jakieś tam, powiedzmy, suche miejsca, zlewa się kostkę po to, żeby się napiła podsypka, a nie tylko zmoczyć kostkę, bo wielu majstrów robi tak, zbryzga kostkę, o fajnie zlałem. Wszyscy widzą, że było zlane i na razie. Guzik, to musi się podsypka napić, a nie kostka. Tam majstry zamulają, tutaj majster już przygotowuje, zagęszcza, żeby rano tutaj wejść. Rano, żeby tutaj wejść, po prostu już tylko podsypkę sypać, na, powiedzmy, na gotowe, na przygotowane. Wyrównujemy podłoże, cały teren piaskiem. Bo gdyby ta działka była piaszczysta, to byśmy po prostu wykortowali sobie na równo i też zagęścili, tak by zostało. Tu zlane, wyczyszczone. I tu majster chyba wiedział, że trzeba przygotować wszystko jak na maksa, ile się da. Bo skład nieco się pomniejszył, 2 osoby. Powiedzmy, że pogoda jeszcze dopisuje. Fajnie grzeje, słoneczko. No w końcu można powiedzieć, zielono fajnie się robi. Swoją drogą lubię, jak pada. Ja wiem, już tak mam. Kiedyś nie lubiłem, teraz już lubię.
rurki od posadzki w garażu, tutaj w lewo za bobem, tam są takie białe murki. Tam jest ustalona wysokość w bramie i jest spadek w lewą stronę, tak jak widzimy, oczywiście od garażu do bramy. Jest, powiedzmy, że od garażu też tu w prawo, to poletko, co jest już ułożone, też jest 4 cm w prawo pochylone. I łączenie się robi dosłownie na rogu garażu. I to się ciągnie do bramy, aż się w bramie zeruje. Bo w bramie zawsze mamy poziom. Czyli nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej, chodzimy pod tym, tam się kręcimy. Tak, żeby zniwelować się na powietrzenie. Równujemy ładnie, wstawiamy rurki. Rurki wstawiamy zgodnie ze spadem. Powiedzmy na takie 5,5 cm. Więcej nam nie zejdzie. Przy garażu zawsze dopracowujemy ręcznie. Bo nieraz jest tak, jak, że po prostu nie ma nikogo w domu, garaż jest zamknięty i po prostu za gąszczarką nie możemy przy rancie wjechać, bo byśmy musieli lekko na płytki wjechać, żeby, wiecie, wyrównać się idealnie do kostki. Dlatego to sobie zostawiamy ręcznie. Nasypujemy wyżej, zagęszczamy, grabimy. Grabimy po to, żeby ten film taki gładki zniwelować, zdrapać. Ściągamy, dosypując świeże podsypki i wychodzi nam taka powierzchnia. Tam zobaczcie, białe płyty, żeby ich nie pobrudzić, palety gdzieś tam stały na zewnątrz, na dworzu, na ziemi. Żeby nie pobrudzić, położyli sobie majster siatki. Paleta i tak była wcześniej wyczyszczona. Tak po prostu, żeby nie odcisnęło nam tego syfu. To tak się gada. Nie rozumiem, aż nie rozumiem. To tam trochę nie nasza sprawa, nie moja sprawa. Tych, którzy mówią, że to się wyczyści. No, się. A później zostają dwa takie trzy pręgi od palety odciśnięte. Lepiej zapobiegać, niż później łazić, pytać się na grupach, kurde, czym to umyć. Tak samo piasku. Nie zostawia się piasku. Nie rozsypujcie piasku na kostce, bo jak nie zamolicie od razu, to nie zostawiajcie piasku. Albo od razu zamolacie, albo po prostu nie zostawiajcie piasku. I tam, zobaczcie, majster miał ustaloną linię do garażu, do posadzki. Coś mu się chyba zaczepiło, bo teraz ustawiałem kolejny sznurek majstry do posadzki właśnie w garażu, ten prawidłowy. Bo tam chyba się rypnęło coś o centymetr. Dosłownie o centymetr się płytki kostki nie zgrały, ale na plus, że się nie zgrały, po prostu szczelina jest za wąska, czyli można ściąć kostkę. Gorzej by było, jakby była centymetr za szeroka. Trzeba było plaster ciąć. Taki plasterek, wiecie, na łączeniu. No, na szczęście w nieszczęściu, że jest szczelina mniejsza niż kostka. Kostka ma 40, tam wyszło 39. Czyli centymetr do ścięcia i po prostu będzie, nie będzie tego widać. Tu mam po prawej stronie skos. Tak klient chciał, no nawet tak nie, by trzeba było jakoś na kwadratowo robić, a tak jest po prostu łagodniej. Bo za nami tutaj po lewej stronie, jakbyśmy tak lekko patrzyli w rogu, po lewej stronie jest furtka. Dlatego to poszerzenie takie jest. Bo w brama się w drugą stronę otwiera, to po prostu też działka ta prostaka narożna jest. Wiecie, nie ma gdzie tej bramy przesuwnej tam puścić i tam każdy kombinuje jak może. I ciśniemy, co tam ciśniemy? Tam mamy linię prostą, od tamtej strony, tam gdzie właśnie palety stoją. Tam jest łączenie kostki. To jest kostka multikompleks, jakby to pytał. A na pewno też będzie pytał. Kostki multikompleks z płytami Libetu. Libet chyba maksima, jakaś tam 40x80. I to jest to, co mówiłem. Trzeba lekko liznąć, centymetr ściąć. Nie tniemy, każdy z osobna. Kostki leżą, się nie ruszają. To są wczorajsze, zamulone, ubite. To tniemy na miejscu. Po co teraz brać każdą z osobna kostkę, ciąć o centymetr i nigdy nam nie wychodzi idealnie równo. My rysujemy sobie te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kostek, centymetr, ale każdą z osobna będziemy ciąć i każda delikatnie z osobna będzie lekko się różniła. Dlatego rysujemy sobie kreskę na ziemi i kreska za kreską ładnie mamy i jedna w drugą ładnie kostka ścięta pasuje. Jak widać, kostka cała weszła tam i zagęszczamy. Tu majster widać trzymał łatą, tak żeby się kostki nie rozjeżdżały. Przy dużych kostkach jest to mniejszy problem, bo się po prostu kostki tak nie rozjeżdżają. Przy małych kostkach to jest istotne, żeby się nie rozsuwały i żeby nie rozbierać na drugi dzień. Bo jak nam odjedzie rządek 2, to tylko widzimy, że rządek 2 nam odjechał, a ile tak naprawdę się rozsunęło. I później kombinacje, prostowanie, wypychanie, rozsuwanie. W ogóle to kostek się nie rozsuwa, zawsze się dobija. Doklepuje się linię, a nie wysuwa. Już wysuwając, już trzeba naprawdę jakieś tam bobole, po prostu można powiedzieć produkcyjne, jeżeli jakieś są. I ponownie zlewamy, żeby się napiła podsypka. Możemy sobie lekko na pół gwizdka odkręcić wąż i on ta sobie leci ta woda, po prostu kostka. Podsypka sobie pije.
przekładamy co chwilę tam wąż i wiemy, że wszystko się napiło ładnie i znowu sobie przygotowujemy na następny dzień. Można powiedzieć, że kładzione takie na raty trochę, nie? No, wiecie, w dwie osoby powiedzmy, że jest co robić. O, zagęszczarka się rwie sama, PH. I zagęszczamy. Zagęszczamy tak samo, dużą zagęszczarką, tam można powiedzieć dwukrotnie. Tu już po zagęszczaniu będziecie widzieć, czy jest zagęszczone, czy nie. To widać po piasku, jak się piasek zachowuje. Jak się taka tarka robi. Jak się już taka tarka robi, to znaczy albo, że jest za twardo. W sumie to tylko dlatego, że jest twardo po prostu i ta zagęszczarka już zaczyna skakać i ten piasek zaczyna wam rozbijać. To, co ugniotła, zaczyna zaraz rozbijać. Taka tarka się robi. Podsypka piaskowo-cementowa. Nie wiem, wydaje mi się, że jest kolor dużo jaśniejszy podsypki, a może dlatego, że to był nowy transport piasku. Piasek jest delikatnie inny. Już tak się nie miesza, może być drobniejszy, bo jeżeli był gruby, to tak fajnie widać, że on taki jest ciemny, taki zdrowy. Tu już jest, to jest piasek zasypowy. Też jest płukany, to nie jest jakiś tam zwykły z wykopu. To jest płukany 0,01 chyba. Tak, bo tamten był 0,2. Nawet widzicie, nie spojrzałem na etykietę produktu. Nasypujemy podsypki, chodzimy po tym, ładnie czochramy, wyrównujemy to ciutkie wyżej od rurek niż potrzebujemy, zasypujemy tej podsypki, zagęszczamy, grabimy i ściągamy. I mamy gładką powierzchnię. I teraz zobaczcie, teraz majster musi pierwszy rządek dopasować. Tam zrobił, ustawił rurkę na 5,8, kostka ma 6, plus minus 6, bo to jest multikompleks, multikompleks potrafi być kapleśny. I zobaczcie, podsypuję po to, nie że jest za nisko, tylko żeby ją klepnąć. Bo jak położy ją po prostu i później będzie po tym chodził, zagęszczarką przejdzie, to może być tak, że te 2 mm, które dał zapasu, po prostu będzie za małe, że kostka wejdzie 3 mm, tak? A niektóre są po prostu płytki niższe i może być nawet, no 4 mm to już jest bardzo skrajne. Ale żeby tego uniknąć, podsypuję, dopasowuję pierwszy rząd ręcznie, a teraz już po prostu leci. I tak trzymam młotek przy tyłku, żeby właśnie te wszystkie większe takie zęby jakieś tam się pojawiają, żeby klepnąć. Żeby to nie kuło w oko, żeby zagęszczarka po prostu jak przejdzie, będzie miała ujednoliconą powierzchnię, a nie, że w jednym miejscu będzie pół centymetra wystawała, a w innym miejscu po prostu będzie na zero. Po prostu już taki, tak majster taki tryb ma i tyle. Młotek zawsze przy tyłku gdzieś tam jest. Co trzeba, to klepnąć. Tak samo doklepuję z góry, jakby do siebie, tą linię właśnie, żeby ona się nie rozchodziła. No ta, powiedzmy, kostka nie była jakaś tam super jakości. Duża najbardziej. 3 narożniki pasowały, 4 zawsze był zaniżony. Taka wiecie, zjechany narożnik. Nie wiem dlaczego, skąd to. Te kostki też z różnych produkcji trafiają, przyjeżdżają, także nie wiadomo z jakiego zakładu. Czyta się po internecie, po grupach gdzieś tam, że ludzie mają problemy z tą kostką, się rozpadają, jakieś dziury się robią. Na szczęście odpukać u nas nie ma tego problemu. A co nas trafi na następnym robocie, to się też okaże. Kładziemy to, co dostajemy, no materiału nie zmienię. I zagęszczamy dwukrotnie. Wzdłuż, w poprzek, po skosie możemy. Tu już nawet można trzykrotnie. To wszystko zależy. To musicie na budowie zobaczyć. Czy jest twardo, czy odbija, czy ładnie leży. Bo nieraz niektóre multikompleksy są takie, że po ułożeniu są bardzo gładkie. Już niewiele im potrzeba do, powiedzmy, jakiejś tam, powiedzmy, idealnej równości. Tam jakaś pękła, wymieniamy. Zlewamy. Przy zlewaniu najczęściej widać jakieś tam babole. Coś wystaje, to bierzemy młotek, dobijamy. Na bieżąco po prostu, żeby tego nie zostawić. Jak jeszcze tak jest w miarę chłodno, wilgotno, to ta podsypka jeszcze na drugi dzień tyle nie zwiąże, że możemy jeszcze ją delikatnie coś poprawić. Ale jak jest latem 20 stopni, przypuśćmy jest 15 w nocy, coś takiego, nie ma szans. Na drugi dzień jest tak twardo, taka skała, że niby nie jest tak ta podsypka aż tak twarda, jak samą podsypkę zaczniemy dziobać, ale taka płytka ma duży opór, ma dużą powierzchnię styku i ciężko jest ją dosłownie klepnąć, poprawić. Duże to na 99% wam pękną, jak będziecie chcieli poprawić. Także od razu poprawiamy na świeżo. Nawet musimy lekko, tak powiedzmy, być nadgorliwi, musimy wszystko poprawić, wszystko, bo na drugi dzień i tak coś znajdziemy. I tu lecimy dodatkowy kawałek pasek. Nieduży, bo tu będzie, nie wiem, 4-5 rzędów. Tą po prawej stronie rurkę ustawiamy sobie dopiero jak wstawimy z lewej strony, tam przy bramie. I kładziemy łatę i wtedy mamy jakby przedłużenie tego. Bo jak tutaj sobie ustalimy na miarkę, czy tam na poziomniczkę i później dołożymy tą po lewej stronie, położymy łatę, to nam ta prawa strona na bank nie będzie pasowała.
No jakoś tak jest. I to samo. Nowy etap. Trochę była rurka, trzeba zaszpachlować, ale też trzeba właśnie wyżej tylko zaszpachlować i każdą jedną dobić tak, żeby pasowała do placu. Bo jak położę po prostu tak sobie na gotowy plan, to po prostu może być tak, że będzie 2-3 mm za nisko, bo któraś kostka będzie niższa i jest problem po prostu z wyjęciem. Akurat już sobie poradzimy z wyjęciem, ale po co sobie dokładać później roboty? Zamiast skończyć robotę, czyścić, kurde, sprzątać dookoła i zmykać do domu, to chodzisz, poprawiasz i albo co gorsza, zostawiasz to. I tutaj niestety mały klin wyszedł. Niestety nie wiadomo skąd. Też nie wiemy skąd panowie wzięli linię jakby tej bramy. My jechaliśmy po prostu od posadzki z garażu i boku budynku. Czyli można powiedzieć kąt równoległa linia do fasady budynku, można powiedzieć tak. No, przeważnie tak jest, że się linie nie zgrywają przy bramie. Ułożone, docięte, tutaj masa docinek, trzeba było betony podkuć, takie pierdołki. I zagreszamy. Tam jest tak siwo-biało, bo to majster właśnie odcinał kostkę na zewnątrz, właśnie w bramie, równo z bramą, bo tam będzie odwodnienie liniowe. Będzie odwodnienie liniowe, bo od prawej strony od garażu, w lewo tu do słupków jest spadek. A od ulicy jest kolejny spadek i po prostu nie można tego pociągnąć aż do ulicy, aż tam na zewnątrz, tam jest po prostu jeszcze kawałek daleko. Tu będzie cały po lewej stronie narożnik jeszcze wyłożony tą kostką, multikompleksem. I ten sam etap, po zagęszczeniu zlewamy, co widzimy, doklepujemy, tak żeby nie zostało. Czyścimy gdzie tam, co tam potrzebujemy. Niech to się napije. Piątek. Ciula zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery i pół rzędu. Tu docinka, tam docinka, jakieś betony, podkucie. Co tu mi tu się leje? Aha, woda. Dobra, starczy już tej wody. Tu odcięte, tu będzie odwodnienie liniowe. Tam, tutaj, aż do końca murka. Tu, do końca. A dlaczego? Bo od ulicy tu jest spad. Do tego miejsca, a po dwórku ma spadek tam do linii tego przełamania i tam będzie odwodnienie liniowe, wyprowadzenie na ogród, tu będzie skos, tu ten cały trójkąt będzie z tych płyt białych jeszcze, z tych nie mamy, czekamy na płyty, jeszcze kilka sztuk nam zostało, więc tutaj może wyłożymy jakoś, oczywiście po weekendzie. I tak to mniej więcej wygląda. Czas leci popierdzielony. Punkt to nie robota. Dobra, spadamy. Jeszcze wyrwać kilka chwastów i możemy spadać. No i to był taki krótki film, bez historii. Krótki tydzień. Okrąg, w którym działamy. Fajnie, że byliście, dzięki za uwagę. Walczymy z tym dalej i raczej to już będzie, po tym filmie będzie ostatnia część z tej budowy. Na razie.